oto bohaterowie dzisiejszego widowiska. Trzeci występ naszej reprezentacji w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Tutaj Polska, Walia. Ogromny ryk na stadionie, jak zwykle tu w Chorzowie. 100 tysięcy ludzi na trybunach. Pogoda najlepsza, pada deserwami. Na czele trójka arbitrów, wszyscy ze Szwecji. Jako sędzia główny pan Ove Dahlberg i sędziowie boczni Erik Fredriksson i Folke Lankenberg. O randę spotkania nie muszę Państwu mówić. Walia i Anglia na przeszkodzie. Trzeba zdobyć, krótko mówiąc, 3 punkty, żeby awansować do najlepszej 16. Kapitan zespołu polskiego z lewej strony Kazimierz Dejna. Za chwilę Państwu przedstawię składy. Ostatnie zdjęcia przed rozpoczęciem na pewno bezpardonowej walki. Jako że dla zespołu polskiego i dla drużyny walijskiej jest to ostatnia szansa. Oto skład drużyny walijskiej w bramce. Frick z dwójką Rodriguez, trójka Thomas, czwórka Mahoney, piątka England, szóstka Robert, siódemka Evans, ósemka Joras, dziewiątka Davis, dziesiątka Hockey, jedenastka James rezerwowi, bramkarz Phillips, czternastką Roberts, piętnastka Leighton Phillips, szesnastka Ron Davis i siedemnastka Gil Rees. Oto właśnie w tle zespół Walii. Trzeci z prawej strony, znajoma sylwetka Trevor Hockey, 28 lat, zdobył bramkę, jedną z dwóch, którą straciliśmy na Ninian Park w Cardiff pół roku temu w pierwszym spotkaniu obu drużyn. I znowu ogromny krzyk. Drużyny witają się z publicznością. Entuzjazm szalony. Na pewno słyszeli Państwo dość liczną grupę sympatyków piłki nożnej, która przybyła z Walii, aby dopingować swoją drużynę tu na Śląskim Gigancie. I oto skład zespołu polskiego. W bramce Jan Tomaszewski. W obronie z dwójką Antoni Szymanowski, z trójką Jerzy Gorgoń. Numer 4 Adam Musiał, numer 5 Mirosław Bulzacki. Druga linia Henryk Kasperczak z numerem 6, Grzegorz Lato 7, Lesław Ćmikiewicz 8. I z dziewiątką Kazimierz Dejna, Jan Domarski 10 i Robert Gadocha numer 11. W rezerwie bramkarz Kalinowski, obrońca Gut z numerem 12, numer 13 Maszczyk, 14 Szarmach i wreszcie numer 15 Kmiecik. Do ostatniej chwili niemal ważyły się losy, kto będzie grał w tej pierwszej jedenastce, która rozpocznie grę na Stadionie Śląskim. Oczywiście Państwo pamiętają, tylko dwie zmiany są dozwolone w tego rodzaju spotkaniach. Zastanawiano się nad tym, czy ma grać duet Joachim Marx i Maszczyk, czy też pozostawić tą trójkę z drużyny mistrza Polski Stali Mielec, Kasperczak, Lato, Domarski. Najtrudniejsze zadanie oczywiście obstawienie pozycji środkowego. Ostateczna decyzja trenera Kazimierza Górskiego. Rolę tą spełniać będzie Jan Domarski. Już oba zespoły pozbyły się dresów. Jest dość chłodno.
Oba zespoły rozgrzane, a trzeba jednak chwilę postać. Nie jest zbyt ciepło, a poza tym bardzo mokro. I kapitanowie zespołów, Mike England i Kazimierz Dejna. Bardzo istotny moment. Losowanie, no i za chwilę dowiemy się. Tak, drużyna polska najprawdopodobniej zostanie z lewej strony. A więc wszystko pozostanie w tej sytuacji, w jakiej znajduje się w tej chwili. Już reporterzy opuszczają plac boju. I za moment pierwszy gwizdek sędziego szwedzkiego Ove Dahlberga w tym spotkaniu. Ove Dahlberg, jeden z najlepszych arbitrów europejskich w ubiegłym roku, dostąpił zaszczytu jako jeden z niewielu ze starego kontynentu prowadzenia spotkań mini mistrzostw świata. Prowadził spotkanie Brazylia-Jugosławia, Wenezuela-Jugosławia od wielu lat, występujący na niemal wszystkich boiskach europejskich i jak już wspomniałem, nie tylko bardzo doświadczony, precyzyjny. Zobaczymy, jak dziś poprowadzi ten trudny mecz tu na Stadionie Śląskim. Oczywiście gra w tych pierwszych minutach będzie chyba bardzo nerwowa. I ci zawodnicy w jasnych strojach z lewej strony, a więc zespół Polski, i ci w zielonych koszulkach, jasnych spodenkach z prawej, drużyna walijska, zdają sobie sprawę, że jest to mecz wielkiej wagi dla jednego i dla drugiego zespołu, które w mistrzostwach świata jak dotychczas nie odegrały ważniejszej. Mają wielką szansę. I już rozpoczęła się gra. Druga piłka, na pewno chcą zaskoczyć Polaków w pierwszych sekundach spotkania. Tak zwykle było, widzą Państwo, z numerem czwartym Musiała. Ustawia piłkę, ale decyzja sędziego inna, rzut wolny dla Walijczyków. Jedenastka, Leighton James. Jeden z najmłodszych, 20 lat, z Burnley, 9 lat w reprezentacji. On strzelił jedną z tych dwóch bramek, które straciliśmy w Cardiff. Kolejny rzut wolny. Jak widzą Państwo, blisko bramki Tomaszewskiego. I ponownie z jedenastką James. Wyglądało to dość groźnie, ale w międzyczasie utonął gwizdek sędziego Dahlberga. Tym razem rzut wolny do drużyny Polski. Antoni Szymanowski. Huraganowy doping Ćmikiewicz. I już ten niezmordowany hokiel. Na prawą stronę Lato. Lato, ale za mocno sobie wypuścił piłkę. I wybijać ją za chwilę spod własnej bramki będzie Gary Sprake. Następca słynnego Kesleya. Obaj urodzili się w Swansea. Aktualnie występujący Sprake. 28 lat, 31 razy w reprezentacji. Debiutował w Leeds mając 18 lat i czyni ciągłe postępy. Bardzo ślisko, widzieli Państwo. Lato nie mógł wytracić szybkości. Ale wrzucamy piłkę na boisko. Szymanowski. Sędzia każe powtórzyć całą akcję. Sędzia boczny. Sygnalizował tam zbyt blisko reportery są naszej bramki. Akcja tam się właśnie przenosiła. Dejna. Szymanowski, boczny obrońca, daleko wysunięty, ale on jest bardzo szybki i podobnie jak Cardiff, Gadocha próbował zawinąć piłkę. Nie udało się tym razem. Ci z Państwa, którzy oglądali transmisję z pierwszego spotkania, pamiętają z pewnością ten cudowny strzał i kapitalną paradę Sprake'a. A wydawało się, że nieuchronnie piłka ugrzęźnie w siatce. Jerzy Gorgoń, Rod Thomas. Peter Rodriguez.
No jak dotychczas bardzo dokładnie obserwuje poczynania piłkarzy sędzia Dalbert. Niewątpliwie nie chce wprowadzać takiej sytuacji, w której piłkarze jednej i drugiej drużyny pozwalaliby sobie na grę zbyt ostrą. Są trudne, ciężkie warunki, stawka meczu ogromna. No i oby to spotkanie od początku toczyło się w sportowej, przyjemnej atmosferze. No było gorąco, widzieli Państwo, Tomaszewski daleko usunięty z bramki, ale tam już zastąpił go Gorgon. No nerwowo. Poczynają sobie z jednej i z drugiej strony piłkarze. I ponownie hokej. No, ale tutaj chyba nasza obrona pozwoliła zbyt blisko przybliżyć się do bramki samotnemu piłkarzowi Walińskiemu. No i teraz szansa. Lato. Gadocha. O ułamek sekundy za późno. Co to było? O, widzę sędziego. Polska, no takie to bez piłki. No, widzą Państwo, nerwy dają znak o sobie. Co? No na pewno to jest. Ten pan z Jusenką Kojora to rozdejny. Uśmiechnięty. No widzą Państwo, żółta kartka w górze. To zaraz, żebyśmy się dokładnie zorientowali, dla kogo. No, Wojska za takie to. To było to spray. No i teraz już tylko czekamy na decyzję sędziego Dalberga. Żółta kartka dla Walijczyka. Masowiska opuszcza boisko. No i rzut wolny dla zespołu polskiego. No i kto będzie egzekutorem? Dejna. On potrafi takie rzuty wolne, czy Gorgon. Czy też jakaś kombinacja, krótkie zagranie piłki przez Dejnę. Ale chyba w tej sytuacji tylko do Szymańskiego. Nie, Dejna od razu z pierwszej piłki poprzeczka. Jeszcze główka. No, ale było gorąco. Oto Kazimierz Dejna z numerem 9, w głębi Kasperczak. Chwila wytchnienia po tych momentach pełnych spięć. Numerski Ćmikiewicz króciutko. Typowe zagranie dla tego piłkarza. Szymanowski przerzut na prawo i chyba słusznie. Był tam przez moment wolny, musiał, ale tylko przez moment. Trzeba cofnąć wszystko pod własną bramkę. Szymanowski. No podobnie jak Cardiff. Walijczycy atakują na całym terenie boiska. Nie pozwalają rozwinąć skrzydeł. Jak zwykle ten hokej pracowity. Wszędzie go pełno. Tomas. I znowu hokej. Ale teraz przegrał z Grzegorzem Lato. Gwizdek sędziego. Ale rzut wolny dawali. John Mahoney, ten z czwórką, idzie teraz do przodu. Wydawało się, że on będzie egzekutorem. Zdaniem trenera Bowena on robi grę w środkowej strefie. Bardzo długa piłka prosto do Szymanowskiego. Moment zaskoczenia, ale był gwizdek. Gwizdek sędziego. Będziemy wybijali piłkę spod własnej bramki. Ładnie to wyglądało, ale oczywiście było to wszystko już po gwizdku. Nieprawidłowo atakowany bramkarz. No, ale już mieliśmy dwie takie sytuacje, gdyby gwizdka nie było. Były to doskonałe sytuacje do zdobycia bramki.
ale sądzę, z czasem nasza obrona uporządkuje grę na przedpolu naszej bramki. Ale z tym liczyliśmy się tutaj. Sądzę, że Państwo przewidywali, że w tych pierwszych minutach na pewno będzie dużo, dużo nerwów tu na boisku, na Stadionie Śląskim. Kolejny rzut wolny, tym razem dla Walii. I oraz z ósemką, Domarski Lato, zginęli z lewej strony ekranu. A to John Roberts. 24 lata, z Birmingham, 12 raz w reprezentacji. I znowu te długie piłki niebezpieczne, bezpośrednio pod naszą bramkę. No nie poradziliśmy sobie z opanowaniem sytuacji, z wyprowadzeniem piłki, może teraz. Ale bezpardonowe, zdecydowane wejście Anglików, oto Rod Thomas. Pojedynek Robertsa z Grzegorzem Lato. Ale wcześniej wznowimy akcję od momentu, kiedy faulowany był Śmikiewicz. Szymanowski. No, oczywiście to strójka nie mogło zaskoczyć, gdyby troszkę piłka szła głębiej, wówczas miał szansę dojścia Lato. Interwencja Drażego, Musiała. Evans i out. Niedokładne nagranie piłki. Mahoney. Bardzo wysoko. Główka Englanda wyjaśniła na moment sytuację. Szymanowski zorientował się, że James już za plecami. Faul Jorasa, rzut wolny dla naszego zespołu. Jedenasta minuta gry. Davis w pojedynku o górną piłkę. Kasperczak. Utrzymał się przy piłce Dejna. No, natychmiastowa decyzja, ale troszkę za wysoko. A więc, proszę Państwa, taka sytuacja po 11 minutach gry. Proszę Państwa, no co można powiedzieć o tym okresie? Wydaje mi się, że drużyna nasza pozwoliła sobie narzucić styl gry, który prezentują nam Walijczycy. Z niepokojem obserwuję interwencję obu paru stoperów, Gorgonia i Bulzackiego. Za plecami ich niepewnej gry źle czuje się również Tomaszewski. Mieliśmy bardzo niepewną interwencję. Poza tym wydaje mi się, że nie ma koncepcji gry w środku boiska. Trójka naszych pomocników, Dejna, Kasperczak i Ćmikiewicz, zupełnie się zagubiła, są prawie że niewidoczni. Ten pressing, jaki stosują Walijczycy na całej długości i szerokości boiska, jest naprawdę niesamowity i nasi zawodnicy nie potrafią rozszerzyć gry. Tworzą się grupki, obok naszego zawodnika jednego zaraz podchodzi drugi i trzeci. Nie ma tej gry pozycyjnej, szerokiej gry, gdzie by było można swobodniej operować piłką. Oto co przynajmniej robią od czasu do czasu Walijczycy. Wydaje mi się, że głównym grzechem, o tutaj właśnie w tym rejonie boiska, jest zbyt nerwowa gra całej trójki w drugiej linii. Bardzo wolno podchodzą na połowę drużyny przeciwnika obaj boczni obrońcy, Szymanowski i Musiał. Przy czym Musiała jeszcze nie widzieliśmy, klasyczny dla nowoczesnego obrońcy sposób gry tam po lewej stronie. Ani razu Musiał właściwie nie przeszedł z piłką. No i tutaj rozpaczliwe próby przepychania się naszych zawodników. Wydaje mi się, że nasi powinni bardziej uporządkować grę, przede wszystkim
środku boiska. No a Gadocha i Lato nie mogą iść do środka, bardzo grając blisko do Marskiego, bo w tej sytuacji może być gra taka, jak w tej chwili, no a jest ona, powiedzmy sobie szczerze, bardzo słabiutka. No i sądzę, że bardzo uważna musi być także gra pozycyjna naszych zawodników bez piłki, co jest niezwykle istotne w sytuacji, kiedy przeciwnik tak ostro atakuje i wszędzie pilnuje naszych piłkarzy. Widzieli Państwo przez moment Domarskiego, który bez piłki próbował wyjść do podania, ale został tak przyblokowany. No sędzia oczywiście nie zauważył tego i na to powinni nasi piłkarze zwrócić chyba również baczną uwagę. No teraz wreszcie musiał. I często cofający się Gadocha. Musiał tak zagrać. Ćmikiewicz. Grzegorz Lato zawędrował teraz na lewą stronę. No ale tu w środku pola nie zdążył Dejna. Próbował zastąpić go Szymanowski. Nie udało się. I kontratak Walijczyków. Joras. Bardzo łatwy do rozszyfrowania piłkarz, jedyny jasnowłosy. John Roberts. To właśnie on. No i proszę. Piłka bezbłędnie dotarła do adresata. No i gwizdek sędziego. Lendewis z Bulzackim. I to ustawia Hockey. Mur z czterech zawodników. Długi przedrzut na prawą stronę i Tomaszec. Całe szczęście. Zbierał zasłużone oklaski, zdecydowana postawa, a próbował piłkę skierować do bramki Wynn Davis. 27 lat, doświadczony piłkarz z Blackpool, 33 razy w reprezentacji. Proszę zwrócić uwagę, nawet w takim momencie Walijczycy uniemożliwiają zagranie krótkie piłki do któregoś z obrońców, aby nie zmuszać kolegów, o jak w tej chwili, do walki o te górne piłki wybijane przez bramkarza. Ćmikiewicz i już trójka Walijczyków przy nim. A był bezradny, zdecydował się na strzał. Ale chcąc strzelić, pokonać Sprejka, trzeba wiele, wiele włożyć siły i sprytu. Pamiętają Państwo doskonały występ bramkarza Walijskiego w pierwszym meczu w Cardiff. Musiał. Troszkę uwiązany tej swojej pozycji. No ale trudno podjąć decyzję, aby iść do przodu, kiedy tu w obronie już kilkakrotnie źle się działo. Dejna. Niedokładna piłka. Jeszcze Dejna, ale i gwizdek sędziego Dalberga. Przepraszam, Mahoneya. I już gra rozpoczęta. Jorak na prawą stronę. Tam jest Evans. Potwierdza się to, co wielokrotnie czytaliśmy w różnego rodzaju przedmeczowych rozważaniach, że niezwykle trudny pojedynek czeka naszą reprezentację. Walijczycy może nie mają tak pięknego bilansu z historii swoich występów międzypaństwowych, ale oni potrafią mobilizować się do serii kilku spotkań. Dokonali tego m.in. w 1958 roku. Wygrali ze świetną 11 węgierską. Tylko 1-0 przegrali z Brazylią. Na mistrzostwach świata w Stockholmie.
18 minuta gry, 0-0. Deszcz nadal pada, coraz mocniejszy. Hockey England. I od razu długa piłka, jak bumerang, akcja przenosi się pod naszą stronę. Szymanowski. Kasperczak wywalczy aut, Mikiewicz Kasperczak. A nie bardzo ma komu zagrać tą piłkę, musi ją wycofać. Brzezowski na prawą stronę. Nie widział, że stój no, dwóch kolegów, Ćmikiewicz, Skoda i dwie ósemki, Jorat i Ćmikiewicz. Gwen Davis. Stevens. Dejna zmiana z Kasperczakiem. Musiał. A druga chyba piłka. Proszę Państwa, ten okres gry, który Państwo przed chwilą oglądali, ta szybka wymiana piłek między zawodnikami, wydaje mi się, że no, wskazuje, że Polacy zaczynają wreszcie wiedzieć, na czym polega ta cała historia. Walijczycy są znakomicie przygotowani, kondycyjnie, świetnie biegają i wydaje mi się, że ta szybka piłka od nogi do nogi w środkowych rejonach boiska może przynieść ewentualnie jakąś lukę, ale powtarzam, tylko na jednym lub na drugim skrzydle. Olbrzymia rola tutaj jest środkowego napastnika. No, pan Włodzimierz Lubański, który ogląda ten mecz w domu, zapewne aż skręca się, ale Domarski w tej chwili nie wiąże tych akcji w przodzie i właściwie poza jedną poprzeczką nie mieliśmy ani jednej sytuacji, z której mogłaby paść bramka. Nie wyrabiamy sobie absolutnie tej liczebnej przewagi w okolicach pola karnego Walijczyków, no, ale ten okres gry, ten fragment gry, ta szybka wymiana piłek, daje no, jakąś nadzieję, że Polacy wreszcie połapią się, o co tutaj na tym boisku.